Cześć, witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Wiadomości Słowiańskich prowadzony przez Lisa i Gila, czyli Karolina Lisek, Szymon Gilis, Słowiańska Agencja Prasowa. Witamy Was w siódmym już odcinku i mamy dla Was dzisiaj bardzo dużo wiadomości, między innymi dlatego, że sezony badawcze powoli się kończą, a w sumie już w większości się skończyły i dopływają do nas kolejne informacje o tym, co się dzieje w świecie archeologii, kultury, sztuki. Możecie się spodziewać kilka zapowiedzi wystawowych, troszeczkę informacji o sytuacjach wydawniczych w kraju, więc zapraszamy Was do kolejnego odcinka. A co w tym odcinku omówimy? Unikalne domy grobowe z epoki żelaza i epoki wikingów. Powiemy również o postępujących pracach przygotowawczych związanych z odbudową sądeckiego zamku, na który mieszkańcy czekali już od wielu lat. Celtyckie zabytki na północy Mazowsza. Czy odkryto stos pogrzebowy? Kolejne informacje docierają do nas z chodnika. Zakończenie pierwszego sezonu badań archeologicznych na cmentarzysku w Kwiatkowicach. Archeolodzy odkrywają średniowieczne skarby w Staromieściu. Nowe znaleziska rzucają światło na historię miejscowości Lelc. Premiera filmu dokumentalnego Pole wampirów. Nowa wystawa bytomskie puzzle Archeologia miasta. Literatura Leszek Gardela The Vikings in Poland. Odkrycie na Pomorzu związane jest z fokuskiem wampirycznym w kościele. Nowa odsłona serii Legendarz, czyli premiera bestiariusza słowiańskiego uniwersum już w październiku. Zostajemy przy macie wampirów, tym razem pochówek antywampiryczny w ogrodach biskupów unickich. Zapowiedź książki Słowiańska melancholia, życie i sztuka Stanisława Jakubowskiego. To jest bardzo ciekawy temat, który też poruszaliśmy na ISAF. Otóż otwarcie ekologicznych kwater urinowych na cmentarzu komunalnym w Podgórkach Tynieckich w Krakowie. Rozpoczęcie badań archeologicznych potencjalnego cmentarzyska kurhanowego w Parku Krajobrazowym. Na dziedzińcu Kętrzyńskiego Zamku prowadzone są badania archeologiczne. Archeolodzy przebadali średniowieczną studnię, dzięki czemu wiedzą, jak była budowana. I proszę Państwa, pierwszy temat, czyli odkrycie w Norwegii unikalnego domu grobowego z epoki żelaza i epoki wikingów. W miejscowości, którą ciężko będzie mi naprawdę powiedzieć ją, więc jeżeli popełnię jakiś błąd, to poprawcie mnie, może w komentarzu. Vinjeora w 2019 i 2020 roku w trakcie budowy drogi odkryli domy grobowe. Dr Raymond Savage i Richard McFalia opublikowali w czasopiśmie Medieval Archaeology i ujawnili szczegóły tego domu grobowego z lat najprawdopodobniej pomiędzy 500 a 950 rokiem naszej ery. Bardzo ciekawe to znalezisko, ponieważ jak sami mówią, to były nie zawierały one stałych pochówków, a bardziej to było jako kapliczka pewnego rodzaju, gdzie ludzie, którzy przemierzali drogę, składali tam ofiary właśnie zmarłym. I z tego, co mogli zauważyć, to ze zużycia struktury była ta kapliczka bardzo często odwiedzana przez ludzi. Były tam ofiary składane, różnorodne naprawdę. No i naukowcy mają oczywiście możliwość i chęć, żeby przebadać to na tyle dokładnie, żeby dowiedzieć się na temat rytuałów funeralnych właśnie epoki żelaza i wikingów w teraźniejszym terytorium Norwegii, można by było powiedzieć nawet, że Skandynawii. Dlaczego to jest takie ciekawe? Ponieważ podobne rzeczy ludzie, archeolodzy, naukowcy znaleźli także na Rusi. Co więcej, ty mówisz o kapliczce, a to można powiedzieć, że nawet była pewnego rodzaju kaplica, tak jak my sobie ją wyobrażamy, czyli tam przygotowywano prawdopodobnie też do pochówku. Możliwe, możliwe. Kolejna informacja jest bardzo króciutka, bo tak naprawdę niewiele wiadomości do nas dotarło, poza tym, że prezydent Nowego Sącza zapewnia, że podjęto kolejny etap, tym razem prace przygotowawcze, do odbudowy sądeckiego zamku. Zamek ten będzie odbudowywany ze środków zewnętrznych, które pozyskało miasto. W tej chwili trwają prace geologiczne, geotechniczne. Jest jakieś wyobrażenie na temat tego, jak powinna zostać przeprowadzona cała architektura. Czekamy na dalsze wieści i trzymamy kciuki, żeby te środki się po prostu nie skończyły. Bardzo ciekawe wieści docierają do nas również z Mazowsza.
miejscowości Chorze dokonano odkrycia, które jest dosyć stare, bo to jest IV wiek przed naszą erą, nie jest związane ze Słowianami, bo z Celtami, dokładnie z zabytkami latyńskimi. Odkryto tam m.in. różnego rodzaju wyroby, przedmioty żelazne i ozdoby brązowe. Odkrycie to zmusza badaczy do ponownej interpretacji początków szlaku bursztynowego i wymiany handlowej w Europie. A w kolekcji zabytków metalowych, szklanych, bursztynowych i kamiennych znalazły się również wyroby metalurgii, kultury kurhanów zachodniobałtyjskich, tak jak brązowe naramienniki, ornamentowe naszyjniki, pierścionki z ornamentyką solarną. Prace są prowadzone przez Muzeum Archeologiczne w Warszawie przy współudziale Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ruszyły one na wiosnę 2024 roku i były kontynuowane jeszcze w sierpniu. Coś zupełnie z innej beczki, czyli chodnik. Wszyscy wiemy, że na chodniku się dzieją dużo, dużo rzeczy, dziwne rzeczy. I tym razem także archeolodzy znaleźli coś niesamowicie ciekawego, ponieważ znaleźli tam kopiec, w którym znaleziono bardzo duże ilości spalonych belek, które sięgają nawet kilka metrów. I naukowcy twierdzą, że możliwe, że to był kopiec właśnie ciałopalny, którym składano tam zmarłego, żeby można było go skremować. Bardzo ciekawe znalezisko, czekamy na efekty tego znaleziska, a naukowcy już właśnie z chodnika stwierdzili, że zamykają sezon i rozpoczynają proces oczyszczania terenu, żeby pokazać rzeźbę grodziska w chodniku. Więc jeżeli jesteście w pobliżu, zapraszamy na miejsce, żeby zobaczyć ten piękny obiekt. Ale pamiętajcie o tym, żeby nie wchodzić w miejsca niedozwolone. Archeolodzy, antropolodzy oraz poszukiwacze spotkali się na cmentarzysku w Kwiatkowicach, aby przeprowadzić tam badania. Badania niezwykłe, dlatego że dotyczyły one wczesnośredniowiecznego cmentarzyska, które, jak się później okazało, było typu birytualnego. To znaczy, że oprócz pochówków szkieletowych znaleziono również groby ciałopalne. Dokładnie 8 grobów zbadano, w których to zarejestrowano różnorodne artefakty, m.in. elementy uzbrojenia, biżuterię oraz przedmioty codziennego użytku. W pracach tych brali udział archeolodzy Uniwersytetu Łódzkiego, Koła Naukowego, antropolodzy z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, a także członkowie klubu poszukiwawczo-eksploracyjnego Explorer. Już mamy informację, że będą kontynuowane kolejne badania w następnym sezonie. A teraz Lelów, proszę Państwa. Lelów, zakończył się kolejny etap badań archeologicznych w Staromieściu. I bardzo ciekawe rzeczy tam wyszły, ponieważ archeolodzy odkryli między innymi północną część chaty o konstrukcji słupowej, liczne obiekty archeologiczne, w tym doły posłupowe oraz duże jamy gospodarcze, co świadczy o dosyć obszernej historii tego miejsca. Poza tym jeszcze znaleźli głowice średniowiecznego miecza, monety, ozdoby, stroje i to wszystko mniej więcej z XIII wieku bądź początku XIV wieku, więc bardzo fajnie. Jednakże znaleźli jeszcze rzeczy, które są z XII wieku, więc jest to jednak wczesne średniowiecze. No, można by było średniowiecze polskie. Co ciekawe, przeprowadzili właśnie także badania geofizyczne, które sugerują istnienie dalszych reliktów zabudowanych w okolicy, co umacnia historyczne hipotezę historycznych dziejów Lelowa. Więc czekamy na więcej informacji z tego miejsca, ponieważ stanowisk archeologicznych tam jest najprawdopodobniej o wiele więcej możliwych do zbadania. W 2020 roku archeolodzy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Pniu koło Dąbrowy Chełmińskiej odkryli bardzo nietypowy pochówek. Był to szkielet kobiety z trójkątną kłódką na palcu, u nogi i sierpem przy szyi. My o tym pochówku już kiedyś wspominaliśmy w jednym z odcinków Wiadomości Słowiańskich. Obszar ten jest obszarem cmentarzysk z przełomu X-IX wieku, czyli wczesnośredniowiecznego oraz nowożytnego z XVII wieku. I 30 października o godzinie 18 na kanale The History Channel będziecie mogli zobaczyć film, który możemy przetłumaczyć tytuł na Pole Wampirów, a jest pod tytułem Field of Vampires. I będziecie mogli dowiedzieć się, jak przebiegały te badania. Będziecie mogli zobaczyć, w jaki sposób wykonywane są różnego rodzaju specjalistyczne analizy. Analiza DNA, w jaki sposób są rekonstruowane twarze w przypadku właśnie takich pochówków. A przede wszystkim naukowcy, badacze
którzy wzięli udział właśnie w tym dokumencie, będą próbowali odpowiedzieć na pytanie, kim była osoba pochowana w Pniu. Zapraszamy Was bardzo serdecznie. Teraz coś zupełnie unikalnego. Jak wiecie, mieszkamy w województwie śląskim, a mało kto nawet w województwie śląskim wie o tym, że Bytom jest jednym z najstarszych miast właśnie tego województwa. I z racji tego, już na 770. rocznicę lokacji miasta Bytomia, miasto Bytom zorganizowało wystawę, która się nazywa Bytomskie Puzzle Archeologia Miasta, czyli ponad 100 lat badań tego miejsca i pokazania jego historii, bardzo bogatej i niesamowitej, unikalna na skalę światową 13-wieczna laska sędziowska będzie pokazana, tajemniczy miłosny amulet, naczynia gliniane czy buty, w których chadzali bytomianie w średniowieczu. Co poza tym, Bytom został już wzmiankowany w XII wieku naszej ery, więc jeżeli chodzi o dorobek kulturowy, historyczny tego miasta, jest naprawdę niesamowity, a wszystkich Was zapraszamy na tą wystawę od 6 września do 28 lutego 2025 roku, więc mamy czas. To jest plac Jana III Sobieskiego 2, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu. Jeżeli chodzi o cenę, to po prostu wystarczy kupić sobie bilet na wystawę czasową. Ja mam chyba pomysł na weekend. Chyba trzeba będzie wpaść. Jak można przeczytać w internecie, jak nawet sam wydawca mówi o książce, jest to książka, która uzupełnia wiele luk na temat obecności Wikingów na terenach Polski oraz porusza kwestie pewnego rodzaju wymiany kulturowej, która funkcjonowała między tymi grupami, a jest to książka wydana w języku angielskim znanego, myślę, większości z Was, badacza Leszka Gardeły, The Vikings in Poland. I książka ta jest dostępna na ten moment w grubej oprawie, w języku angielskim, w cenie, która być może uderzy niektórych z Was po kieszeniach. Natomiast są dobre informacje, są przekazywane takie ploteczki, powiedzmy, że książka może się pojawić również w miękkiej oprawie, a być może nawet w języku polskim. Nie będzie ona wtedy tak biła po kieszeniach. Mamy wielką nadzieję na to, dlatego że jak jest napisane, podstawą tej książki są dogłębne badania interakcji międzykulturowych wzdłuż wybrzeży południowego Bałtyku, a także we wnętrzu Polski. No i tak jak już wspominałam Wam, jest to praca wzbogacona o wiele ilustracji, fotografii, znalezisk, a także artystycznych rekonstrukcji, która uzupełnia wiele luk w dziedzinie studiów nad Wikingami i jest przeznaczona zarówno dla profesjonalistów, jak i dla takich odbiorców, jakimi jesteśmy my. Więc warto się przyjrzeć, być może jest to dobry prezent, pomysł na prezent chociażby na nadchodzące święta szczodrogodowe, czy też, nie wiem, Boże Narodzenie, jeżeli obchodzicie. Pochylcie się nad tą książką, link będzie oczywiście w opisie do tego filmu. A teraz Pomorze. Ciekawe, bo parafia Pączewo, diecezja pelplińska, odkryto płytę ukrytą pod ławkami z symbolem czaszki, czyli tak zwaną bramę do świata zmarłych. I co ciekawe, znaleźli tam dwa pochówki i jeden atypowy. Atypowy dlaczego? Ponieważ we wcześniejszej wiadomości okazało się, że wampiry chowano z sierpem na szyi. I tutaj było dokładnie tak samo. Odkryto grób mężczyzny, który miał sierp na szyi, ale jednocześnie miał ślady uderzeń w głowę jakimś tępym narzędziem oraz wyrwane przednie zęby. Co dla mnie jest zadziwiające, bo z moich informacji wynika, że wampirów nie chowano w kościołach, wręcz tak szczerze mówiąc, odgradzali się od nich jak najdłuższą drogą, czyli gdzieś za rzeką, jak najdalej od zabudowań ludzkich, a tutaj był pogrzeb tego wampira w kościele. Bardzo ciekawa praktyka, no i czekamy na informacje, dlaczego tak się stało. Słuchajcie, skoro tak te wampiry nas dzisiaj wyjątkowo prześladują, to chciałabym Wam powiedzieć o jednej książce, która pamiętam, że właśnie się ukazała. Sama niestety nie miałam okazji się z nią zapoznać, ale była kiedyś transmitowana online taka konferencja, wywiad z twórcą tej książki. Jest to książka Upiór, historia naturalna. Od razu też zaznaczam, że nie jest to w żaden sposób reklama, sponsorowany artykuł i tego typu treści. Po prostu chcemy się z Wami podzielić czymś, co wydaje nam się wartościowe. Jest ona autorstwa Łukasza Kozaka i jest to historyczno-antropologiczne studium, które czyta się trzymającą w napięciu powieść. Dysputy paryskich uczonych o polskich wampirach, Mickiewicz wychodzący z grobu,
picie trupiej krwi w czasie zarazy i zupełnie nowe spojrzenie na ludowe wierzenie. Zapraszam. Książka ma dosyć spore i dobre opinie, chociażby na Lubimy Czytać, więc może to też będzie jakiś ciekawy punkt zahaczenia właśnie dla osób, które interesują się pochówkami atypowymi, antywampirycznymi. Ten odcinek jest sponsorowany przez wampiry, więc nic innego nie mogę powiedzieć, jak o sensacyjnym odkryciu w Chełmie. W ogrodach biskupów unickich robili remonty, tam karczowali drzewa, wyciągali korzenie i odkryli atypowy pochówek dwojga dzieci. Jeden z nich właśnie był atypowy. A jak bardzo atypowy? No bo jest antywampiryczny. A dlaczego? Proszę Państwa, oddzielenie głowy zmarłego od tułowia, wtórne złożenie czaszki twarzą do ziemi oraz ułożenie tułowiu kamieni wskazują na działania mające zapobiec wyjściu z grobu osoby uważanej za istotę demoniczną. Dodatkowo pochówek był oznaczony dwoma słupami, co potwierdzają zachowane dołki posłupowe. Więc wampiry chyba lubią jesień, tak szczerze mówiąc. Co nietypowego jeszcze dla mnie w dalszym ciągu, to są ogrody biskupie, więc na no, święconej ziemi. Może twoja teoria się właśnie wali. Możliwe, ale najważniejsze, żeby odkryć prawdę, dlaczego one tam akurat zostały pochowane. I co ciekawe, nie wiem czy wspominałem, to było dwoje dzieci, więc jedno z tych dzieci było wampirem. Drugie może jego ofiarą. Nie wiadomo, zobaczymy. Pan Leszek Gardeła miał chyba ostatnio bardzo intensywny czas w swojej nauce i swoim życiu badawczym, dlatego że między innymi znowu ukaże się książka jego autorstwa, a tym razem dotycząca jego dodatkowej pasji, jaką jest sztuka. Książka pod tytułem Słowiańska melancholia, życie i sztuka Stanisława Jakubowskiego, który żył w latach 1885-1964 i zasłynął on przede wszystkim ze swoich niezwykłych prac nawiązujących do prasłowiańskiej architektury i ornamentyki. Wśród takich dzieł graficznych, które wydał, są teke prasłowiańskich motywów archeologicznych, krainy słowiańskich baśni oraz bogowie Słowian. Są to dzieła nawiązujące niezwykle silnie do słowiańskiej mitologii, więc jestem niezwykle ciekawa, w jaki sposób ujął to pan Leszek Gardeła i w jaki sposób właśnie odniósł się, bo na pewno się odniósł do prac Stanisława Jakubowskiego. Zachęcamy Was, link znajdziecie oczywiście pod tym filmem. A ode mnie jeszcze taka informacja. Mimo tego, że dużo osób nie zna Stanisława Jakubowskiego, to gwarantuję Wam, że interesując się słowiańszczyzną, na pewno napotkaliście jego pracę, bo linoryty, które on udostępnił właśnie w tej tece, są tak niesamowicie popularne, że występują prawie że wszędzie, pokazując szczególnie ornamentykę słowiańską, którą nawet współcześni rodzimowiercy używają do swoich własnych rytualnych celów. Więc warto zerknąć chociażby na internecie i wpisać Stanisław Jakubowski, i zobaczyć, o jakie motywy i jakie motywy architektoniczne tutaj chodzi. Zapraszam serdecznie. A teraz Kraków, Małopolska. Bardzo ciekawa informacja. Mam nadzieję, że wielu się to spodoba, szczególnie właśnie rodzimowiercom słowiańskim. Dlaczego? Ponieważ miasto Kraków otworzyło pierwsze ekologiczne kwatery urnowe na cmentarzu komunalnym w Podgórkach Tynieckich. Inicjatywa ta ma na celu promowanie pochówków, które są harmonijne z naturą. A w jaki sposób? Proszę Państwa, bliskich zmarłych będzie można żegnać w urnach wyłącznie biodegradowalnych, wykonanych z naturalnych surowców, takich jak drewno czy wiklina, a do kwatery będzie prowadziła drewniana furtka i kamień z napisem Drzewo Pamięci. Poza tym dla upamiętnienia zmarłych nie mogą zostać użyte jakiekolwiek elementy betonowe czy stalowe. Nie spotykamy tam więc tradycyjnych nagrobków. Składanie kwiatów wyłącznie naturalnych, ciętych bądź w doniczkach, ale ekologicznych doniczkach, zaznaczamy, oraz zniczy biodegradowalnych, jak również lampionów solarnych będzie dopuszczalne w wyznaczonym tylko w tym celu miejscach. Bardzo ciekawa inicjatywa. Jestem ciekaw, jak to będzie naturalnie ewoluowało, bo taki sposób pochówku jest niespotykany w Polsce. Jest to pierwsze takie miejsce w Polsce. No miejmy nadzieję, że to z tego, że pierwsze, to mam nadzieję, że nie ostatnie.
Jesteśmy bardzo ciekawi też waszych opinii. Już jakieś 5 dni temu na łamach ISAP-u dla was, to już będzie chyba 1,5 tygodnia temu, właśnie udostępniliśmy tą informację, zapytaliśmy was o zdanie, niestety było tam mało odpowiedzi i informacji, jak wy odbieracie tą inicjatywę, więc jeżeli oglądacie ten film, dajcie nam znać, czy bylibyście na przykład zainteresowani takim pochówkiem. Wiem, że ludzie nie chcą myśleć o nadchodzącej śmierci, ale niestety każdego z nas to czeka. Dokładnie. Jesteśmy ciekawi. Warto jednak jeszcze tutaj zaznaczyć jedną rzecz, że chyba kilka lat temu we Francji była taka koncepcja, tylko że tam nie miało być ciał palenia, kremacji, a ludzie mieli być składani w kapsułach w formie takiej jakby złożonej embrionalnie i z tych kapsuł miały wyrastać drzewa, ale to jest inna inicjatywa, to jest coś innego. W tym przypadku macie kremację. Ludzie się troszeczkę, widziałam szukają pewnego rodzaju kontrowersji w tym zakresie. Jak sobie czytałam właśnie ten artykuł wypuszczony między innymi na kanałach krakowskich mediów, to wypowiadali się tam, że tak, ludzie próbują tutaj dążyć do ekologii, a tak naprawdę spalanie tych ciał, zużycie pewnego rodzaju surowców przy spalaniu nie jest wcale ekologiczne. Szczerze powiedziawszy, sama nie badałam tego tematu, nie wiem na ile tego typu kremacja jest ekologiczna, ale jeżeli macie takie informacje, gdzieś poruszacie się w tych obszarach, dajcie nam znać, bo jest to bardzo dodam jeszcze od siebie ciekawą rzecz, bo tak, też czytałem o tym, że to może być nieekologiczna taka kremacja przez spalenie, ale na zachodzie od nas, we Francji właśnie, wymyślono nowy sposób, w cudzysłowie, kremacji, liofilizacja, czyli poddanie, suszenie ciała zmarłej osoby w bardzo niskich temperaturach poniżej 120 stopni Celsjusza. I w tym momencie to się rozpada w pył, w proch całkowicie. I takie szczątki oni mieszają z żyzną ziemią, zasadzają tam sadzonkę i może powstać piękny las. Jeszcze czymś innym, bo ja wtedy czytałam, że chcą składać ludzi po prostu. To jest coś innego. Więc tak, ale liofilizacja też ciekawa. Na dobrą sprawę też pytanie, ile muszą energii zużyć do tego, żeby w taki sposób zasuszyć zwłoki. To jest bardzo dobre pole do dyskusji, więc jeżeli zapraszamy do dyskusji poniżej. Do nas, do tej dyskusji zapraszamy, będziemy czytać, odpowiadać na komentarze. Może dojdziemy do jakichś ciekawych wniosków wspólnie. W gminie Kościan rozpoczęto badania nad przypuszczalnym cmentarzyskiem kurhanowym. Znaleziono tam liczne nasypy, które obecnie zostały zniwelowane. Współczesne średnice tych właśnie nasypów wynoszą od 10 do nawet 40 metrów. Prace zostały podjęte również przez detektorystów, którzy odkryli tam liczne zabytki metalowe, które obejmują niezwykle szeroki zakres czasowy, bo są to od epoki brązu przez okres wpływów rzymskich, średniowiecze, aż po czasy współczesne. Obecnie trwają prace nad analizą tych znalezisk. Wnioski zostaną oczywiście opublikowane. Kolejnym krokiem będzie wejście na teren geofizyków, którzy będą badali potencjalne struktury podziemne i na ich podstawie zostanie wytypowana lokalizacja wykopu sondażowego. Warmińsko-mazurskie, proszę Państwa, Kętrzyn. Badania archeologiczne na dziedzińcu Kętrzyńskiego Zamku. I tutaj ciekawa sprawa, bo Zamek Kętrzyński to był połowa XIV wieku, został zbudowany przez zakon krzyżacki. I dyrektor tego muzeum, Marta Wojciechowska, poinformowała PAP, że w ciągu najbliższych miesięcy archeolodzy planują przeprowadzenie 5 wykopów aż. I tutaj cytuję. Nie wiemy, jak głęboko będą sięgały wykopy. Zobaczymy, czy pod ziemią kryją się artefakty, jak na przykład średniowieczna gliniana ceramika. Więc to jest tylko i wyłącznie rozpoczęcie takich badań. A dlaczego? Ponieważ sam dziedziniec zamku nie był nigdy badany. Czekamy, zobaczymy, będziemy informować. Modelowanie 3D pomogło archeologom udokumentować, w jaki sposób budowano dawne studnie. Archeolodzy z Uniwersytetu Warszawskiego pochylili się nad studnią znajdującą się przy zamku w Człuchowie. Drewniana konstrukcja oraz warstwy są datowane na
okres od XIV do XVI wieku. Jak wiecie, ze studniami wiąże się wiele wierzeń, czy to ludowych, czy też właśnie związanych chociażby z demonami. Mhm. Jestem bardzo ciekawa, jakie wnioski właśnie zostaną wyciągnięte z tych prac, bo chociaż na ten moment nie ma zbyt wielu informacji, to możliwe, że pokażą one nam trochę inne światło na ten temat. Przede wszystkim technologia wykonania takich studni. No, w tych czasach mamy odwierty, mamy znacznie większe możliwości technologiczne, żeby taką studnię wykopać. Dawniej wymagało to na pewno znacznie więcej pracy i znacznie więcej kreatywności, żeby taką studnię też odpowiednio zabezpieczyć, żeby ona się nie zapadała. Na temat samych studni i tego, w jaki sposób były one wykorzystywane albo co do nich wrzucano, również wspominam w swojej książce, dlatego że pojawia się właśnie tam m.in. taki wątek. Śledźcie informacje, zapraszam Was bardzo serdecznie, a my będziemy obserwować, jakie wnioski wyciągną archeolodzy właśnie z badań i z modeli 3D. A teraz premiera spektaklu. Spektaklu, który się zowie To, co straszy. Spektakl przywołuje ludową wizję świata, porusza się w obszarach ludowego horroru, który staje się coraz bardziej popularny w literaturze szczególnie, więc teraz będziemy mieli spektakl teatralny. A co on o sobie mówi? Opowiada o siłach nadprzyrodzonych, takich jak diabły, mamuny, topielice. Symboliczną oś spektaklu stanowi młyn. Właśnie wokół jego centrum krążą niepokojące zdarzenia. Prace młyńskiego koła, uruchomionego przez siły natury, wyznacza cel, cykle w życiu mieszkańców młyna. I będzie można go zobaczyć, tą premierę oczywiście, 5 października o godzinie 18 na ulicy Nowiny 27 w miejscowości Ziembice, województwo dolnośląskie, na które serdecznie wszystkich zapraszamy. A w świecie rodzimowierczym, rodzimowierców słowiańskich, jesteśmy już po święcie plonów, dożynkach, święcie okrężnym. Różnie grupy to nazywają i różnie te święta są obchodzone w poszczególnych. Rozpoczęliśmy jesień. Rozpoczęliśmy dokładnie jesień. Zbliżają się do nas dziady jesienne, a po dziadach jesiennych również szczodre gody. Więc to jest taki moment wyciszenia, ale oczywiście my w ISAP-ie nie zwalniamy. Jak co miesiąc będziecie mogli zobaczyć kolejne odcinki Wiadomości Słowiańskich, na które już teraz zapraszamy. A już za niedługo, bo z ostatnim weekendem października odbędzie się Ogólnopolski Wiec Rodzimowierczy. Wspaniałe wydarzenie, które zrzesza bardzo dużą ilość rodzimowierców z całej Polski, w tym roku w województwie kujawsko-pomorskim. A po więcej informacji zapraszam na internet, na Facebooku, jak wpiszecie Ogólnopolski Wiec Rodzimowierczy, znajdziecie go na pewno. Natomiast warto się szybko rejestrować, dlatego że ten termin do wydarzenia jest dosyć nam bliski. Pochylcie się nad tym tematem, możecie w ten sposób poznać trochę bardziej rodzimowierstwo słowiańskie od strony też takiej organizacyjnej. Zachęcamy Was bardzo serdecznie w imieniu organizatorów tegorocznego wiecu. Za niedługo podejrzewam, że na przełomie listopada i grudnia autorzy książek, którzy wydali w tym roku swoje książki, będą mogli zgłosić się do plebiscytu literackiego Slawni Złoty Płomień Kultury. Jak co roku, to już będzie trzecia edycja takiego plebiscytu, czekają na opinie i głosy swoich odbiorców, fanów i na podstawie tego przyznawane są wyróżnienia w kilku kategoriach. Tak jak mówię, jeszcze nie wiem, jakie te kategorie będą. W tamtym roku nie wszystkie kategorie, które chcieliśmy uruchomić, się uruchomiły, bo po prostu nie było zgłoszeń. A skoro już przy tych książkach jesteśmy, to również przypomnę Wam, że wielkimi krokami, mam nadzieję, zbliża się premiera mojej książki. W tej chwili zapraszam wszystkich, którzy prowadzą blogi recenzenckie do kontaktu ze mną, chociażby prywatnego, a jeśli nie prywatnego, to przez biuro.isablow@gmail.com, dlatego że powoli sama też szukam ludzi, którzy chcieliby pochylić się nad tą książką, być może również troszeczkę pomóc w promocji. No i co? Przechodzimy do tego, co lubimy najbardziej. Czyli na sam koniec, proszę Państwa, pamiętajcie o tym, żeby ten film polajkować. Subskrypcje są wręcz wymagane. Komentarze są naprawdę świetne, ponieważ one dają algorytmowi informacji, że to, co robimy dla Was,
jest warte. No i oczywiście zapraszamy za miesiąc na kolejne wydanie Gil i Lis. I miejmy nadzieję, że następnym razem moje gardło będzie brzmiało lepiej. No, dokładnie. A dla Was rozmawiali Karolina Lisek oraz Szymon Gilis. Dziękujemy bardzo. Trzymajcie się zdrowo, ciepło i dobrej jesieni.